Paweł bardzo denerwuje się przed występem. Jest pewny, że kiedy Eliza usłyszy wiersz, który dla niej napisał, przekona się, że jest wrażliwy i także się w nim zakocha. Dziękujemy Bartoszowi Słupeckiemu, a teraz na scenę zapraszam Pawła Smolińskiego z drugiej B. Paweł, zapraszam. Głodzenia stajesz. Stary, już z tego stresowałem. Będzie dobrze. Paweł, będzie beka. Zapraszamy. Będzie beka. Dzięki. Proszę. Chciałbym zadedykować ten krótki wiersz Elzie Romaniuk. Gdy mnie jakiś kłopot gryzie, wtedy myślę o Elizie. O jej oczach kolorowych, marzycielsko zapatrzonych. Nawet gdy mróz zetnie ziemię, mnie ogrzeje jej spojrzenie. Moje noce nieprzespane, myślą o niej zapełniane. Gdy się fala uczuć zbliża, myślę wtedy, to Eliza. Dziękujemy, Paweł. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Teraz chyba zabiję tu Manitę. Podobno Eliza lubi delikatnych, czułych chłopców. Napisałem dla niej wiersz, to uciekła. No nie dziwię się, powiedzieć, co o niej myślisz przed całą szkołą. Chyba o to chodziło, tak? Jak widać, nie. Nie rozumiem, dziewczyn. Mówiłem ci, nie zarywaj do kujonki, tylko się siary narobisz. Odwa się, idę stąd. Paweł, chcesz znać wyniku? Nie, dziękuję. Ale co mu chodzi? Nie rozumiem, o co chodzi. Przecież Anita mówiła, że Eliza lubi delikatnie i czułych chłopaków. Specjalnie dla niej pisałem ten wiersz przez całą noc, a teraz nawet nie będzie chciała ze mną rozmawiać. Oleg ma rację, tylko sobie narobiłem przypał przed całą szkołą.